Bardzo proszę, panie ministrze. Pani marszałek, Wysoka Izbo, dziękuję za tę debatę, choć tak naprawdę ta debata w większości przypadków nie odnosiła się do informacji rządu dotyczącej osób starszych, bo ta informacja dotyczyła roku 2019 i roku 2020. Ona się przerodziła w dyskusję o dzisiejszej sytuacji, ale w ogóle o sytuacji osób starszych. I może tylko taką jedną liczbę państwu podam. Ona tu wybrzmiała, ale warto ją jeszcze raz przypomnieć, bo myślę, że jeżeli mamy i chcemy się troszczyć o osoby starsze, to warto przypomnieć, w jakim miejscu się znajdujemy. Mamy w tej chwili ponad 9 800 000 osób starszych w wieku powyżej 60 roku życia. To jest ponad 25% populacji. W ciągu tych ostatnich lat, w którym rządy sprawuje Prawo i Sprawiedliwość, przybyło 1 000 000 osób starszych. I co jest też istotne, to przybyło w znacznym stopniu więcej osób w wieku 70-75 lat. Czyli mamy jakby podwójny efekt starzenia się. I na to rząd Prawa i Sprawiedliwości odpowiada poprzez programy, które realizujemy. Mógłbym tu wymieniać tych programów, myślę, 5 minut nie wystarczy, ale tylko taką liczbę, o której już mówiła pani przewodnicząca Urszula Rusecka. W 2015 roku 3 600 000 000, teraz 2020 rok dziesięciokrotnie więcej środków, 36 miliardów złotych. Tylko w roku 2021 waloryzacja 13 i 14 emerytura to wsparcie materialne dla seniorów na poziomie 36 miliardów. Jeżeli to nic nie znaczy, no to myślę, że seniorzy sami wiedzą, jak na takie pytania odpowiedzieć. Często też padały tu słowa dotyczące domów pomocy społecznej. Ja powiem tak, no warto też zapytać ci, którzy zadawali pytania swoich organów samorządowych, jak pomagają domom pomocy społecznej, bo wiem, jak myśmy pomagali. Tylko w czasie pandemii ponad 300 milionów złotych środków, które przeznaczyliśmy właśnie na wsparcie domów pomocy społecznej. W pierwszej grupie zerowej pensjonariusze i pracownicy domów pomocy społecznej, jak również zakładów opiekuńczo-leczniczych, hospicjum zaszczepione. To pozwoliło nam uniknąć tych dramatów, które widzieliśmy w państwach Unii Europejskiej. Mieliśmy, jeśli chodzi o domy pomocy społecznej, jeden z najniższych wskaźników, jeśli chodzi o umieralność, i to jest duża zasługa personelu, ale również działań, które podejmowaliśmy, również środków ochrony osobistej, które były kierowane przez Agencję Rezerw Materiałowych, Agencję Rządową, i te środki są, i również teraz w dalszym ciągu uzupełniamy te środki, przekazujemy ostatnie działanie, to jest 50 milionów złotych przekazane do DPS-ów, i ostatnie dane z DPS-ów pokazują, że nawet w tej dzisiejszej bardzo trudnej sytuacji mamy ustabilizowaną sytuację, jeśli chodzi o zakażenia. Wyszczepialność na poziomie pensjonariuszy jest na poziomie 90%, personelu prawie 80%. To w kontekście domów pomocy społecznej, i powiedziałem, że dzięki takim działaniom ta sytuacja jest w miarę stabilna. Pytania dotyczące programów Aktywni Plus, Senior Plus. One były wcześniej, tylko jaka była skala? Senior Plus w 2015 roku powstało 99 jednostek. W 2021 mamy ponad 1000 jednostek, i to można porównać skalę. Środki przeznaczamy w tej chwili, w tej perspektywie najbliższej, 200 milionów na program Aktywni Plus, na domy, na program Senior Plus 300 milionów. Łącznie 500 milionów złotych pójdzie na program Senior Plus i Aktywni Plus w najbliższych latach. To są konkretne środki, które idą na wsparcie zarówno tworzenie domów dziennych o seniorach, jak i klubów, które idą do samorządów. Samorządy, które są aktywne, uczestniczą w tym. Jeżeli nie są aktywne, to w tym nie uczestniczą. I taka jest też rola nasza, żebyśmy wspierali w tych działaniach samorządy. Przypominam, że program Aktywni Plus jest skierowany do organizacji pozarządowych, i te programy też funkcjonują. Program Opieka 75+, do 60 tysięcy wsparcie. Ponad 700 tysięcy osób korzysta z programu 500+ dla osób niesamodzielnych. Ponad 70 tysięcy z programu Mama 4+. To są wszystkie działania, które dotyczą osób starszych, osób, które wymagają takiego wsparcia. Usługi opiekuńcze. Ponad 600 milionów złotych w tym roku zostanie przeznaczone na programy, na wspieranie, w tym opieka wytchnieniowa.
Był poruszany temat emerytur groszowych. No oczywiście to jest skutek reformy emerytalnej w 98 roku, gdzie dokonano zmiany, gdzie każdy z nas ma swoje konto indywidualne i oszczędza. I stąd jest ten przyrost tych osób, które mają niższą emeryturę niż najniższą, ale też utrzymujemy to, co jest ważne, to co Platforma zmieniała przy podwyższaniu wieku emerytalnego, obowiązkowy staż. Utrzymujemy 20 lat stażu, żeby nabyć w przypadku kobiet emerytury minimalnej, w przypadku mężczyzn 25 lat. Przypomnę, że Platforma podnosiła to do ponad 30 lat i 35 lat. Także te działania, które podejmujemy, służą temu, aby seniorzy, którzy są bardzo ważną częścią naszego społeczeństwa, mieli w tę sytuację zarówno materialną, opiekuńczą zdecydowanie lepszą. I z tych raportów zdecydowanie to wynika. Jak porównamy rok 2020 do 2019, to wyraźnie widać, że sytuacja jest zdecydowanie lepsza. Oczywiście ona nie jest jeszcze na tyle dobra, żebyśmy byli wszyscy tutaj z tego zadowoleni. Ale te działania, które podejmujemy, te środki, które przeznaczamy, pokazują, że kierunek, który obraliśmy, jest słuszny. I też rozwiązania, które teraz zaproponowaliśmy w Polskim Ładzie. Emerytura bez podatku dla seniorów do kwoty 2,5 tysiąca złotych. To jest też to działanie, które też kontynuuje te programy, jak 13. emerytura, która jest wpisana do ustawy, jak w ubiegłym roku wypłacona 14. emerytura. I te działania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom naszych seniorów. Tak już powiedziałem, w tej dyskusji nie było odniesienia się do sytuacji informacji za rok 2019-2020. Także myślę, że ta informacja zostanie przyjęta przez Wysoką Izbę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze.